Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do znawców prawa: biada wam, bo budujecie pomniki prorokom, a to wasi ojcowie ich zamordowali. A zatem jesteście świadkami i pochwalacie czyny swoich ojców, bo oni ich zamordowali, a wy budujecie. Dlatego również mądrość Boża powiedziała: poślę do nich proroków i apostołów, z nich jednych zamordują, innych przepędzą. Dlatego od tego plemienia zażąda się rachunku z krwi tych wszystkich proroków przelanej od samego początku świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza zgładzonego między ołtarzem a domem Boga. O tak, zapewniam was, zażąda się rachunku od tego plemienia. Biada wam, znawcom prawa, bo zabraliście klucz wiedzy. Sami nie weszliście i przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli z wrogością nastawać na niego i pytać go o wiele rzeczy. Zastawiali pułapki na niego, aby go schwytać na jakimś słowie z jego ust. Tak na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że to jest bardzo dobra rzecz, budować pomniki prorokom. Tak jak przeczytałem dzisiaj te słowa, to zatrzymałem się przy nich i próbując odczytać, co tak naprawdę Pan Jezus im, tym znawcom prawa, wytykał. Dlaczego nie cieszył się z tego powodu, że oni budują pomniki prorokom? I patrząc na kontekst tych słów, wnioskuje, że Pan Jezus zwraca uwagę na taką pewną postawę, która myślę, że jest dość powszechna. W każdym razie ja też nie mam poczucia, że jestem jakoś całkowicie wolny od tego. Mianowicie, że czasem łatwiej jest budować komuś pomnik, niż słuchać go faktycznie i żyć słowami tego kogoś. Sporo się dzisiaj mówi w tym kontekście o świętym Janie Pawle II, że jesteśmy bardzo skorzy stawiać mu różne pomniki, natomiast jakoś tak zupełnie ma się to nijak do, po pierwsze, znajomości jego nauczania, a potem do życia jego nauczaniem. Niedawno ktoś zrobił na Twitterze, teraz to się nazywa X, tak? Zrobił taką prowokację, można powiedzieć, czy test taki. Mianowicie opublikował cytat, w którym było powiedziane, że świat stoi w obliczu katastrofy klimatycznej, że powinniśmy robić więcej dla ochrony naszego klimatu, że robimy w tej dziedzinie za mało. W każdym razie, że jest jakiś bardzo poważny problem ekologiczny, i że jeżeli nie podejmiemy jakichś poważnych działań, to po prostu nasza planeta przestanie być miejscem zdolnym do życia. I ten ktoś, kto to opublikował, zadał pytanie, kto wypowiedział te słowa. No i tam w komentarzach pojawiło się wiele różnych domysłów, ale większość to było takich, że to jakiś oszołom, jakiś fanatyk, ekoterrorysta. No w każdym razie dużo było takich niepochlebnych wypowiedzi i to oczywiście, dlaczego oczywiście? Dlatego, że
to gdzieś tam się obracało w kręgach kościelnych. Ten ktoś był człowiekiem wierzącym, więc dużo osób wierzących, katolików, nie, bardzo krytykowało te słowa. I kiedy już tam się pojawiło ileś tam dziesiąt tych komentarzy, autor tego wpisu, tego tweeta powiedział, że ujawnił, że są to słowa świętego Jana Pawła II. Właśnie tak się po prostu dzieje, tak jest. I dobrze, ale nie mówmy tylko o Panu Jezusie. Myślę, że to samo, no nie mówmy tylko o świętym Janie Pawle II, bo myślę, że to samo dotyczy Pana Jezusa. To samo dotyczy Ewangelii. Tak teraz patrzę na siebie i widzę, że mam w sobie taką postawę, żeby z Pana Jezusa robić taki pomnik, nie? Żeby, nazwijmy to, stawiać Mu pomniki takie czy inne, w takiej czy innej formie. Nawet czasami w postaci, nie wiem, nauczania mojego, homilii i tak dalej. Natomiast nie idzie za tym życie tym, tak jakbym chciał, tak jakby Pan Jezus zapewne chciał. Nie idzie za tym życie Ewangelią, życie nauczaniem Pana Jezusa. Oczywiście staram się, żeby tego było jak najmniej. Nie? Robię co mogę, co potrafię, żeby naprawdę żyć Ewangelią, ale widzę, że tak, nie? Często mi wychodzi, ale często też nie wychodzi. Często po prostu stawiam jakby takie, w cudzysłowie, choćby pomniki Panu Jezusowi, natomiast nie żyję Jego nauczaniem. I myślę, że to był właśnie problem tych znawców prawa, do których Pan Jezus wypowiedział te dzisiejsze słowa. Że oni rzeczywiście byli znawcami prawa, ale tym nie żyli. I efekt był taki, że oni nie przyjmowali Pana Jezusa też. Tak, jeżeli my nie żyjemy naprawdę nauczaniem Pana Jezusa, no to de facto Go nie przyjmujemy. Albo można powiedzieć inaczej, o tyle Go przyjmujemy, o ile żyjemy Jego nauczaniem. Oczywiście żyć Jego nauczaniem nie jest rzeczą prostą, bo nie jest rzeczą prostą w ogóle przyjąć Pana Jezusa, otworzyć się na Niego. Ja wiem, że to dla mnie jest zadanie na całe życie. Do końca życia będzie się ten proces otwierania się na Pana Jezusa dokonywał. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na te słowa ostatnie, które Pan Jezus skierował do tych znawców prawa. Biada wam, znawcom prawa, bo zabraliście klucz wiedzy. Sami nie weszliście i przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Przypomnę taką, no de facto anegdotę. Pewna stara dama, bardzo religijna, nie była zadowolona z żadnej z istniejących religii i założyła swoją własną. Pewien dziennikarz, który szczerze pragnął zrozumieć punkt widzenia tej pani, zapytał ją pewnego razu: naprawdę wierzy pani, jak ludzie powiadają, że nikt nie pójdzie do nieba z wyjątkiem pani i pani służącej? Stara dama pomyślała przez chwilę i odrzekła: no cóż, co do Marysi, nie jestem całkiem pewna. Właśnie, to jest taki też problem odwieczny. Czy właśnie pozwalamy ludziom wejść do Królestwa Bożego? Czy pozwalamy ludziom wejść do relacji z Panem Jezusem? Kiedy nie pozwalamy? Bo to nie znaczy, że na pewno Pan Jezus nie ma na myśli tego, że oni komukolwiek zabraniali. Tylko raczej myślę, że Pan Jezus miał na myśli to, że kiedy ktoś przychodził, to oni ciągle mu mówili: no tak, chodź, ale zobacz, ty jeszcze nie jesteś godzien. Jeszcze nie jesteś wystarczająco doskonały w przestrzeganiu prawa, żebyś mógł przyjść do Boga. Jeszcze musisz się zmienić. Jeszcze, no, najpierw się zmień, a potem przyjdź. Tymczasem Pan Jezus
uczy zupełnie inaczej i jego praktyka postępowania z człowiekiem jest zupełnie inna. Pan Jezus mówi, najpierw przyjdź, taki jaki jesteś. Otwiera się. Pamiętamy, że jadał z celnikami, grzesznikami. Nawet był nazywany przyjacielem grzeszników. I otwierał się na nich, przyjmował ich, szedł do celnika Zacheusza w gościnę bezwarunkowo, nie wymagając najpierw jego nawrócenia, przemiany. Czyli przyjmował drugiego człowieka takim, jakim on był. Nie przeszkadzał właśnie nikomu przychodzić do niego. I też w zasadzie nic nie przeszkadzało Panu Jezusowi, żeby przychodził do człowieka, przychodził do Samarytan, przychodził do obywateli rzymskich, do Rzymian, żołnierzy rzymskich. Chciał w każdym razie pójść do setnika. Właśnie, nie? Pan Jezus był otwarty na każdego. Co nie oznaczało, że akceptuje grzech, który oni popełniają. Pan Jezus się bardzo ucieszył, kiedy Zacheusz powiedział, zmieniam moje życie. Już nie będę tak postępował, jak do tej pory postępowałem. Pan Jezus bardzo się z tego powodu cieszy. Ale jest otwarty na niego, zanim on się zmieni. Zanim on będzie umiał przestrzegać to prawo. I myślę, że te słowami dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus nas do tego zaprasza, do takiej otwartości na drugiego człowieka, do tego, żebyśmy też zobaczyli, że On jest otwarty na mnie, na ciebie, że nie musimy sobie w żaden sposób zasłużyć na spotkanie z Jezusem, na to, by Go poznać, na to, by Go słuchać. Natomiast naturalnym owocem, konsekwencją poznania Pana Jezusa, słuchania Go, jest przemiana naszego życia, przemiana naszego postępowania, czyli tak zwane nawrócenie. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.